Przeczytam fragment książki Marcina Prokopa pod tytułem Jego wysokość Longin. Cześć, jestem Longin. Co macie takie zdziwione miny? Pytał was ktoś, jak chcecie mieć na imię? Albo wypełnialiście jakiś formularz z życzeniami dotyczącymi wzrostu, rodzeństwa i mieszkania? Właśnie, kto powiedział, że życie jest sprawiedliwe? Moje nie jest. Właściwie to mam na imię Marcin, ale wszyscy wołają na mnie Longin. Wszyscy poza rodziną, która zwraca się do mnie na różne sposoby. Martuś, mama, która chciała mieć dziewczynkę, synu, tata, aniołeczku, babcia, kiedy jestem grzeczny, nasienie szatana, babcia, kiedy nie jestem grzeczny, wnusiu, dziadek, tylko stryj, wielki fan muzyki, woła do mnie Longin, bo uważa, że pseudonimy są fajniejsze niż zwykłe imiona. Ale o czym to ja mówiłam? Aha, że życie nie jest sprawiedliwe. Bo wiecie, zawsze byłem beznadziejny w te idiotyczne zabawy, którymi zatruwali nam życie w przedszkolu. A teraz drugie dzieci, bawimy się w chowanego. Jasne, po co w ogóle miałam się chować? I tak zawsze wystawała mi głowa, bo jestem za wysoki. Albo nogi, bo są za długie. Albo ręce, z tego samego powodu. Chcecie poznać pierwsze wspomnienia z mojego życia? Byłam z rodzicem i znajomych. Wokół stołu biegano było mnóstwo dzieci, a na podłodze leżały końce zbyt długiego obrusa i śmierdziało pastą od parkietu. Był tak wyfroterowany, że wyrżnąłem nosem do przodu, a kiedy zbierałam się z podłogi, ktoś powiedział ze zdumieniem: ależ on jest długi, jak jamnik mojej kuzynki. No i stąd wziął się ten Longin, bo long to po angielsku długi, rozumiecie? Zawsze taki byłem. Podobno kiedy 14 lipca 1977 roku przyszedłem na świat, nie mieściłem się w szpitalnym łóżku na oddziale noworodków i musieli mnie położyć na zwiniętej kołdrze na podłodze. Dobrze, że nikt na mnie nie nadepnął, bo dziś nie czytalibyście tej książki. Nie mieściłem się też na materacu w przedszkolu, a siadając w ławce w pierwszej klasie musiałem składać się jak scyzorek. Masakra. Potem ktoś wpadł na pomysł, żeby woźny zrobił dla mnie specjalną ławkę, wyższą niż normalnie. Wtedy właśnie zaczęli wołać na mnie Longin. Nawet nauczyciele tak do mnie mówili. Poza gościem od WF-u, cały 1,50 m w kapeluszu, który tytułował mnie złośliwie Jego długość. Do następnego czytania nominują Magdalenę Haber i Julię Grabowską.